Dobry wieczór Państwu. Polityka zagraniczna Polski odnosi sukcesy, to znaczy ta strategia polegająca na tym, że miłością i uległością postanowiliśmy tak zmęczyć agresora, żeby wreszcie zrezygnował z kopania nas. No bo co to za przyjemność kopać kogoś, kto się ustawia tak, żebyśmy się nawet nie wysilili przy tym kopaniu, nie zmęczyli. Ta taktyka odniosła sukcesy, nastąpiła eskalacja agresji, w związku z czym rozumiem, że teraz będziemy dawali dowody jeszcze większej miłości i jeszcze większej uległości, w nadziei, że właśnie agresor się zniechęci, po prostu z nudów. No, bo ja bym na przykład nie wytrzymał. A co to za przyjemność kopać kogoś, kto nie stawia żadnego oporu, prawda? Więc zobaczymy, czy agresorzy szkalujący Polskę i atakujący na wszystkich frontach też będą do sprawy polskiej tak podchodzili. A ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy do czynienia z atakiem ruskiej propagandy, agentury i rozmaitych ludzi naiwnych i prawicowych gawnojedów, którzy łykali tonami rosyjskie kłamstwa w sprawie Syrii, no to zastanówmy się, czym naprawdę tak był atak amerykański. Tutaj moim zdaniem trzeba odróżnić podejście do Syrii takich państw jak Turcja, Iran, Chiny, które chcą inwestować w Turcji, Izrael, Arabia Saudyjska. Ich interesuje Syria jako Syria. Natomiast dla Rosji i Stanów Zjednoczonych Syria jest jedynie instrumentem. Instrumentem w sporze o to, czy Stany Zjednoczone zgodzą się, by Rosja miała swój udział w decyzjach w najważniejszych sprawach z polityki światowej, czy Rosja będzie miała swoją strefę wpływów, w której będzie mogła robić co chce, czy będzie mogła doić Europę, uzależniać ją od swoich dostaw gazu i ropy. Kiedy Rosjanie straszyli Amerykanów, że umieszczą swoich żołnierzy w tych bazach syryjskich, które miały być zbombardowane, no to testowali Trumpa. Czy Trump się przestraszy, że spuszczając rakiety na oddziały rosyjskie może wywołać trzecią wojnę światową i w związku z tym ustąpi? Jeżeli ustąpi, to się skompromituje, no i będzie można posunąć się dalej w eskalacji. Czy też zareaguje? Trump wybrał jakby drogę pośrednią, to znaczy uprzedził Rosjan, że rakiety zostaną odpalone. Także kiedy nadleciały, to nikogo w budynkach ani żadnych środków chemicznych tam już nie było. W związku z czym, z punktu widzenia wojskowego, rakiety nie zrobiły nikomu żadnej krzywdy. No, prawda, 7 osób zabito, ale przy takim dywanowym prawie że nalocie, 7 ofiar to jest w zasadzie nic, tak? Czyli z punktu widzenia Trumpa, cała operacja oczywiście nie miała charakteru wojskowego, tylko wybitnie politycznego. Chodziło o przesłanie następującej wiadomości Putinowi. Słuchaj, jeżeli będziesz prowadził politykę agresywną, będziesz eskalował napięcie, jak chociażby poprzez użycie gazu w Dumie, no to nie tylko ja w sposób zdecydowany odpowiem, ale jeszcze stworzę przeciwko tobie koalicję. To ostrzeżenie dało rezultaty. Putin jak na razie nie zdecydował się na eskalację, bo zobaczył, że to może być zbyt niebezpieczne. Natomiast na portalu Bloomberg ukazał się artykuł dwóch autorów rosyjskich, w których użyto starą taktykę. Tłumaczą oni, że Putin jest gołąbkiem pokoju i oczywiście chciałby się porozumieć, no ale nie może stracić twarzy, bo przecież jak straci twarz, to przyjdą do władzy gorsi, tak? A co Ameryka powinna zrobić, żeby Putin nie stracił twarzy? No, oczywiście uznać wszystkie jego żądania. Jeżeli teraz Trump da się na to nabrać, no bo że w Polsce eksperci dadzą się nabrać, zaraz będą pisali, jak to Putin nie jest słabnie i chce się porozumieć, to jest pewne. I jeżeli Trump da się na to nabrać, no to nastąpi okres przejściowy. Jak zrozumie, że został wystrychnięty na dudka, no to znów dojdzie do eskalacji. A jeśli nie da się nabrać, no to będą kolejne sankcje. W tej chwili Trump zapowiedział kolejne sankcje, ale ich nie wprowadza. Dlaczego? No bo czeka, jaka będzie odpowiedź
rosyjską. Dlatego, że Trump całą tę politykę syryjską traktuje jak negocjacje. To są przeciągające się negocjacje i Trump zajmuje stanowisko agresywne, tak jak był przyzwyczajony do negocjowania swoich kontraktów. Tylko, że to nie są kontrakty, to nie jest gospodarka, tylko polityka. Do tego oczywiście trzeba dodać chaos, który panuje w Białym Domu, gdzie jedni twierdzą, że Ameryka się wycofa z Syrii, a drudzy wprost przeciwnie mówią, że tam pozostanie. W Syrii jest około 2000 żołnierzy amerykańskich w Manbij na wschód od Eufratu, na tych obszarach zajętych przez Kurdów i Demokratyczną Armię Syryjską. Natomiast jeżeli chodzi o samą Dumę, gdzie miał miejsce w atak chemiczny, tak naprawdę Rosjanie wynegocjowali przesunięcie się na północ oddziałów powstańczych. No i teraz mogą sobie tam odkrywać laboratoria, w których to wrazi dżihadyści z pomocą amerykańską lub innych imperialistów przygotowywali fikcyjny atak chemiczny, przygotowywali scenizację i uczyli dzieci, jak udawać porażenie środkami chemicznymi. Na takie rosyjskie brednie, że nabierają się prawicowi gawnojedzi i obóz rosyjski, prorosyjski, to ja rozumiem, no ale ostatnio również Witold Gadowski chciał badać na poważnie te fałszywki. No, równie dobrze można byłoby badać prawdziwość stwierdzeń Komisji Burdenki. Proszę Państwa, już w zeszłym tygodniu omówiłem wyniki wyborów na Węgrzech, a teraz chciałbym się cofnąć to znacznie, żeby ukazać Państwu, jakie są istotne różnice między Węgrami a Polską. Okres represji po 1956 roku, po stłumieniu powstania węgierskiego, trwał mniej więcej do początku lat 60. Na początku lat 60. doszło do zawarcia swoistego rozejmu. Więźniów zwolniono i te osoby, które zajmowały pozycje antykomunistyczne, które nie zgadzały się z ustrojem, a tak naprawdę byli to głównie pisarze nurtu ludowo-narodowego, czyli pisarze konserwatywni, dla których wartość stanowiła wieś i tradycje węgierskie. Zawarto z nimi swojego rodzaju porozumienie polegające na tym, że mogli znaleźć pracę gdzieś tam na boku w jakiejś niszy, jak na przykład Ontol w muzeum. Mogli sobie pisać o historii, o wartościach narodowych, chrześcijańskich. Nie musieli uprawiać ideologii komunistycznej, ale pod takim warunkiem, że nie kontestowali władzy politycznej partii komunistycznej. Pieczę nad owym milczącym porozumieniem sprawował niejaki Aczel, sekretarz do spraw ideologii, prawa ręka Czermanka, czyli pierwszego sekretarza partii komunistycznej, którego Państwo znacie pod pseudonimem Kadar. Takim pośrednikiem między Aczelem a pisarzami i w ogóle generalnie obozem ludowo-narodowym był István Csurko, agent bezpieki pseudonim Rasputin. W związku z tym opozycja na Węgrzech nie zaczynała się od przeciwników komunizmu. Opozycję na Węgrzech zaczęli tworzyć reformiści partyjni na początku lat 60. w samej partii. Zostali z partii usunięci i tak powoli powstawała opozycja węgierska, którą można byłoby porównać do naszego kręgu komandosów, dzieci byłych funkcjonariuszy partyjnych, czyli ogólnie powiedzmy michnikowców. Centrum owych michnikowców oczywiście był Budapeszt, bo już Państwu tłumaczyłem, że tutaj się siły postępu, prawda, i nowego ustroju gromadziły. Natomiast jeżeli chodzi o zaplecze tego obozu ludowo-narodowego, no to stanowiła go prowincja, czyli wieś i małe miasteczka. I inaczej niż w Polsce, kiedy przyszedł rozkaz z Moskwy, że należy zawrzeć porozumienie celem transformacji, inaczej niż w Polsce komuniści doszli do wniosku, że najważniejsze jest porozumienie nie z michnikowcami, których było w sumie z 200 osób w Budapeszcie, całkowicie wyizolowanych ze społeczeństwa, tylko trzeba zawrzeć porozumienie z nurtem ludowo-narodowym. Dlatego
działacze partyjni tacy jak Imre Pożgoj otrzymali z Moskwy rozkaz nawiązania kontaktów i umożliwienia ruchowi ludowo-narodowemu stworzenia opozycji. W tym celu zebrano i przedstawicieli tego nurtu w miejscowości Lokitelek we wrześniu 1987 roku. Oczywiście z błogosławieństwem pierwszego sekretarza Grossa, za pełną zgodą szefa bezpieki. Cały ten proces jest opisany tutaj przeze mnie w historii Pierestrojki i roli służb i jaką one odegrały, ale wynik był taki, że opozycja michnikowska poczuła się zagrożona tym, że komuniści zawrą porozumienie nie z nimi, nie z michnikowcami, tak jak w Polsce, tylko z owym nurtem ludowo-narodowym. Dlatego początkowo, paradoksalnie, czyli w roku 89 i 90, to właśnie michnikowcy byli bardziej radykalni i antykomunistyczni niż obóz ludowo-narodowy na czele z Józefem Ontalem, który dążył do porozumienia z komunistami. Ta sytuacja zmieniła się po wyborach. Ontalowi udało się stworzyć rząd bez udziału zarówno komunistów, jak i michnikowców. I wtedy nastąpiło odwrócenie sojuszu. Michnikowcy porozumieli się z komunistami. Reprezentantem michnikowców, czy tak w cudzysłowie mówiąc, czyli tego nurtu reformistów partyjnych, na Węgrzech był Związek Wolnych Demokratów, czyli Szabad Demokrata Szwedzkiego. Ten SDS, ten związek w latach 90-94, pozostając w opozycji, tak samo jak i komuniści, zawarł z nimi porozumienie, brał udział w kolejnych rządach koalicyjnych w roku 1994 i 2002 i w wyniku tego sojuszu całkowicie zniknął. A sieroty po SDS no, znalazły ucieczkę i opiekę u Sorosza w jego fundacjach, Uniwersytecie Europejskim. No to wszystko oczywiście w Budapeszcie. Po pewnym czasie ten pierwszy reprezentant ruchu ludowo-narodowego, czyli Węgierskie Forum Demokratyczne, Demokrato-Forum, uległo dezintegracji, ale miejsce forum zajął Fidesz. Fidesz, który pierwotnie związany był z michnikowcami. Ale w 1993 roku doszło do rozłamu i ta grupa prolewicowa odeszła ze związku, a Orban zajął miejsce Untala i przeszedł na pozycję prawicową. Wygrał wybory w 1998 roku, stworzył wtedy koalicję z partią drobnych posiadaczy, zresztą infiltrowaną przez bezpiekę, rzecz oczywista, ale w 2002 roku przegrał. Po raz drugi przegrał w 2006 roku. I wyciągnął z tego, powiedzmy sobie, wnioski. W 2009 roku nawiązał współpracę z Putinem. I od tego czasu datuje się owa pragmatyczna polityka Orbana sojuszu z Rosją. Po odsunięciu Dziurczyniego, czyli po tych kolejnych wyborach, których zwyciężył Orban, ale po raz drugi, czyli to był rok 2010, Orban zwyciężył, no po pierwsze dlatego, że komuniści doprowadzili kraj do upadku, do kompletnej katastrofy, a po drugie dlatego, że sojusz z Moskwą gwarantował bezpieczeństwo od strony rosyjskiej agentury. Tym bardziej, że był to okres, w którym Putin jakby zmieniał agenturę z lewicy na prawicę. W wyniku kolejnych zwycięskich wyborów na lewicy doszło do całkowitego rozgardiaszu. Partia postkomunistyczna podzieliła się na dwa stronnictwa. Powstało Stronnictwo Zielonych, które bardzo szybko znów się rozpadło na dwa. Jedno z nich, czyli Dialog, współpracuje z postkomunistami, i drugie, czyli Partia Zielonych, występuje osobno. Do tego trzeba dodać tak naprawdę brak lustracji. To była kompletna fikcja. Liczba osób objętych lustracją wynosiła 400. W okresie walk z Dziurczianim powstał Jobbik. Była to bardzo ciekawa operacja, ponieważ na czele Jobbiku pierwotnie stanął bohater narodowy Pankrac, to był
jeden z uczestników, właściwie przywódców robotniczych powstania węgierskiego, który walczył w dzielnicy Czepel. Po walkach z czołgami sowieckimi udało mu się przedostać na zachód. No i teraz wrócił na Węgry, już był staruszkiem. Jak zobaczył młodych ludzi, którzy mówili mu o ojczyźnie i narodzie, no to oczywiście bardzo się ucieszył, stanął na czele Jobbiku, ale wkrótce zmarł. Natomiast władzę w Jobbiku przejął Gabriel Wona, rzeczywisty organizator partii, związany bezpośrednio z Duginem. Źródłem finansowania Jobbiku byli Rosjanie, którzy dostarczali pieniądze poprzez Belę Kowacza, występującego bardzo często pod pseudonimem Bela KGB Kowacz. O jego powiązaniach z KGB dowiedziano się, gdy już był z ramienia Jobbiku eurodeputowanym. Zaczęło się śledztwo w Brukseli, przeszło ono na Węgry, ale Orban całą sprawę schował pod korzec, tak to można nazwać. Jobbik pozostał na scenie, umocnił się ostatnio i on służy w pewnym sensie do kontrolowania Orbana. Orban ma rywali nie tylko i może przede wszystkim nie na rozbitej lewicy, tej brukselskiej, europejskiej, budapesztańskiej, ale na prawicy. Musi się przede wszystkim starać, żeby nie oddać pozycji Jobbikowi. Jeśli chodzi o węgierską politykę gospodarczą, opowiem Państwu za tydzień. Dziękuję bardzo.